Panie trenerze, za Wami tydzień pracy po przerwie świątecznej. Proszę powiedzieć, czy drużyna spełnia Pana oczekiwania przed pierwszym obozem w Uniejowie? Najważniejsze jest to, że spotkaliśmy się w dobrych nastrojach po treningu noworocznym. Wszyscy są zdrowi, wszyscy przygotowani do pracy. Tak naprawdę, czy jestem zadowolony, okaże się po obozie chyba pierwszym, gdzie mamy piłkarzy testowanych, sporą grupę młodych zawodników i będziemy mogli dokonać pierwszych podsumowań. A jak wyglądała Wasza praca przez ten tydzień? W tym tygodniu pracujemy dwa razy dziennie. Dzisiaj mamy taki wyjątkowy dzień, ponieważ od rana jesteśmy na badaniach, więc to jest jedyny dzień do tej pory od rozpoczęcia, kiedy jesteśmy tylko raz dziennie. A na czym polegały dzisiaj te testy, które przeszli piłkarze? Dzisiejsze testy są poświęcone badaniu szybkości i mocy. Na pewno w Pana głowie jest już kadra na ten obóz do Uniejowa. Czy będą jakieś niespodzianki? Nie, myślę, że nie. Zabierzemy całą grupę, która dzisiaj przechodzi testy, plus czekamy cały czas na Czowilo, który ma wysoką gorączkę. Dzisiaj ma wizytę u lekarza i Deleu, który jest po anginie. Także nie jesteśmy pewni w tej chwili, w jakim dniu w czasie obozu się u nas pojawią. Czyli pojawią się, dojadą do Was na obóz, na pewno? Tak, na pewno tak, pojawią się na obozie, tylko od decyzji lekarza zależy kiedy. Jak się sprawują nasi nowi testowani piłkarze? Tak jak mówiłem wcześniej, przydatność tych piłkarzy do zespołu ocenimy dopiero po grach kontrolnych, także w tej chwili jest za wcześnie nieco na jakieś podsumowania. Dzisiaj możemy ocenić ich potencjał szybkościowy. A jeżeli chodzi o naszą zdolną młodzież, mam tutaj na myśli Beniamina Jerza i Roberta Orzuga. Jak wypadli w tym tygodniu w treningach razem z pierwszą drużyną? No na pewno w przypadku Roberta problemem jest pogodzenie szkoły w tej chwili z treningami, także Robert jest z nami w miarę swoich możliwości, bo nie chcielibyśmy, żeby już w tym momencie miał jakiekolwiek problemy, jeśli chodzi o naukę. Na obóz na pewno z nami pojedzie i tak jak mówiłem, będzie miał bardzo zindywidualizowane zajęcia, ale mam nadzieję, że w którymś z meczów kontrolnych będę mógł Roberta sobie spokojnie obejrzeć. Co do Jerza, dłuższy czas przyglądamy się temu zawodnikowi, bywamy na meczach juniorów, zresztą jesteśmy w kontakcie. Na tą pozycję piłkarza w tej chwili potrzebujemy i myślę, że jest to ciekawa alternatywa dla naszych środkowych. Jeżeli chodzi o sparring partnerów, bo na obozie w Uniejowie będziecie mieć ich kilku, wspominał Pan w ostatnim wywiadzie, że nie będą to łatwe drużyny do zagrania w okresie przygotowawczym. Dlaczego? Troszeczkę, jak mówiłem wielokrotnie, chcieliśmy troszkę zmienić system tych gier kontrolnych w porównaniu z przerwą letnią, gdzie tak naprawdę nie do końca również z naszej winy ci sparring partnerzy nie byli może najbardziej wymagający. W tej chwili mamy praktycznie samych sparring partnerów z Ekstraklasy plus bardzo solidnego pierwszoligowca, czyli Dolkan, do tego Jagiellonia i Podbeskidzie. Myślę, że to jest bardzo dobra weryfikacja tego, czym dysponujemy i jak wyglądają piłkarze testowani. Na pewno będziemy mieli odpowiedź na tle ekstraklasowych rywali, czy są to piłkarze przydatni i gotowi do gry w Ekstraklasie.